W marcu służba kontrwywiadu wojskowego zidentyfikowała dwie osoby pracujące na rzecz obcych służb, prowadzące działalność wywiadowczą przeciwko Polsce. Pierwszy zatrzymany to mężczyzna, który pracował na rzecz białoruskiego wywiadu. On został zatrzymany 1 marca, później usłyszał zarzuty i trafił zgodnie z decyzją sądu do tymczasowego aresztu. Drugi zatrzymany to cudzoziemiec pracujący na rzecz rosyjskiego wywiadu. Tutaj zatrzymanie miało miejsce 21 marca. A ten mężczyzna również usłyszał zarzuty i później trafił do tymczasowego aresztu. Ten drugi zatrzymany to osoba, która prowadziła swoją działalność na północy Polski. Tam gromadziła informacje o sektorze infrastruktury krytycznej, ale również o działalności instytucji, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo RP. Takie dane przekazywał do strony rosyjskiej. Działania zarówno SKW, jak i ABW w ostatnim roku pozwoliły na zatrzymanie kilkunastu szpiegów. Widać wyraźnie, że zarówno strona rosyjska, jak i białoruska prowadzą aktywne rozpoznanie naszego terytorium i działalność wywiadowcza w tej chwili przeciwko Polsce jest na wysokim poziomie.